Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minionym 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych krytykowało państwo Izrael wyraźnie częściej niż inne państwa. Przyjęto wobec Izraela więcej krytycznych rezolucji niż wobec wszystkich innych krajów razem wziętych. Dla części słuchaczy może być to zaskoczenie. Zaskoczenie, ponieważ spora część, spora część osób zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi mogłaby się spodziewać, że najwięcej tych krytycznych rezolucji było przyjętych wobec Federacji Rosyjskiej. Podczas gdy jeśli spojrzymy na doniesienia proizraelskiej grupy UN Watch, w minionym roku zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło aż 15 krytycznych rezolucji wobec Izraela, podczas gdy rezolucji krytykujących inne państwa było łącznie. 13. Rosja znalazła się na drugim miejscu. Wobec tego państwa przyjęto sześć rezolucji potępiających jej nową inwazję na Ukrainę. Po jednej rezolucji krytycznej Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło wobec Korei Północnej, Birmy, Afganistanu, Syrii, Iranu i Stanów Zjednoczonych. Natomiast państwa, które w poprzednich latach były wielokrotnie krytykowane za na przykład nieprzestrzeganie praw człowieka czy też za zaangażowanie w regionalne konflikty, a mówię tutaj o takich państwach jak Chińska Republika Ludowa, Turcja czy Arabia Saudyjska, te państwa nie zostały skrytykowane w żadnej rezolucji w w poprzednim roku. Od 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło łącznie 140 rezolucji krytykujących Izrael. No i oczywiście większość tych przypadków dotyczyło traktowania Palestyńczyków, a także relacji z sąsiednimi krajami. Tutaj oczywiście też warto wspomnieć, że od tego 2015 roku, w tym samym okresie, przyjęto 68 rezolucji przeciwko wszystkim innym. Krają. Od 2015 roku Izrael jest najczęściej krytykowanym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W 2022 roku ostatnią rezolucją przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które potępiało Izrael, była rezolucja przyjęta 30 grudnia. Zgodnie z tą rezolucją ONZ zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o opinię dotyczącą prawnych konsekwencji, jak to napisano, cytuję, okupacji, osadnictwa i aneksji zachodniego brzegu przez Izrael, w tym środków mających na, cele, na celu zmianę składu demograficznego, charakteru i statusu świętego miasta Jerozolimy. Koniec cytatu. Za przyjęciem tej rezolucji głosowało 87 państw. 24 kraje głosowały przeciw, a 53 państwa wstrzymały się od głosu. Co ciekawe, wśród krajów, które w ogóle nie zagłosowały w, w przypadku tej rezolucji była Ukraina, która Zresztą już kilka tygodni wcześniej odrzucała prośby Izraela o zagłosowanie właśnie przeciwko, no a oficjalnym powodem było to, co, o, o czym mówią politycy ukraińscy, o tym, że Izrael jest niechętny do udzielania temu państwu pomocy wojskowej. No i jeśli chodzi o tę rezolucję z 30 grudnia, to bardzo ostro zareagował na nią premier. Izraela Benjamin Nataniahu no stwierdził, on, że głosowanie w sprawie tej rezolucji było jak to określił nikczemne. Powiedział między innymi, cytuję: Żydzi nie są okupantami na własnej ziemi ani w naszej wiecznej stolicy Jerozolimie i żadna rezolucja ONZ nie może wypaczyć tej historycznej prawdy. Koniec cytatu. W kontekście tych słów izraelskiego premiera myślę, że warto przypomnieć jeszcze starszą rezolucję ONZ z 1947 roku. Dokładnie jest to rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181, która została przyjęta 29 listopada 1947 roku, a dotyczyła podzielenia terytorium mandatu Palestyny podzielenia na dwa państwa żydowskie i arabskie. Jak dobrze wiemy z historii, palestyńczycy nie otrzymali swojego niepodległego Państwa. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, to Izrael zdobył zachodni brzeg, strefę gazy i wschodnią Jerozolimię w wojnie, w wojnie na Bliskim Wschodzie w 1967 roku. Są to obszary, na których Palestyńczycy chcą utworzyć własne niepodległe państwo. No i w całym tym kontekście sporu izraelsko-palestyńskiego, izraelsko-arabskiego. Trzeba także tutaj podkreślić, że negocjacje, które odbywały się pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, właściwie utknęły w miejscu w 2014 roku. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości po raz ostatni wypowiedział się na temat konfliktu Izraela z Palestyńczykami w 2004 roku, no i wtedy orzekł, że izraelski mur graniczny z Palestyną, z Palestyną jest nielegalny. Izrael z tym się, z tym się nie zgodził i nigdy się z, te, z tą decyzją nie pogodził. Patrząc na te wszystkie rezolucje ONZ w 2022 roku, warto także podkreślić, że ambasador Izraela bardzo mocno skrytykował Polskę za głosowanie właśnie w tej organizacji międzynarodowej. Tutaj warto także przypomnieć ten kontekst, bo, ponieważ w listopadzie Komitet Specjalny do Spraw Dekolonizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjął projekt palestyńskiej rezolucji w sprawie okupacji Izraela. No i ten, ta rezolucja głosiła, że w sprawie przedłużającej się okupacji, osadnictwa i aneksji terytorium palestyńskiego przez Izrael, jak napisano w tym dokumencie, powinien właśnie wypowiedzieć się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. No, mamy tutaj do czynienia z tą genezą tej rezolucji grudniowej i warto zauważyć, że wtedy 98 państw poparło rezolucję, 52 wstrzymały się od głosu, a 17 głosowało przeciw. Natomiast i przed, przeciwko oczywiście tej rezolucji głosowały m.in. Stany Zjednoczone, ale za rezolucją głosowała m.in. Polska, co bardzo nie spodobało się izraelskiemu ambasadorowi w naszym kraju, który powiedział: Cytuję, Polska głosowała w ONZ przeciwko Izraelowi, jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie. Poparcie antyizraelskiej rezolucji jest rozczarowujące. Koniec cytatu. To napisał Jakow Liwne, ambasador właśnie Izraela w Polsce. Natomiast tutaj warto zauważyć, że w tej sprawie ambasador Izraela no, właściwie krytykował tylko Polskę, a nie inne państwa europejskie. To też warto to, warto to podkreślić. Te nerwowe reakcje przedstawicieli państwa Izrael no, nie wynikają tylko i wyłącznie z treści rezolucji, które no, nie są antyizraelskie, ale upominają się o respektowanie praw palestyńskich cywilów na okupowanych przez Izrael terytoriach, ale także myślę, że ma to związek z, z taką rezolucją, która została przyjęta 28 października 2022 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ tak naprawdę zażądało czy zobowiązało Izrael do pozbycia się broni jądrowej? Zresztą do posiadania, której ten kraj nigdy się nie przyznał. I tutaj warto zauważyć, że ta rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 152 do 5. Pięć państw, które sprzeciwiły się tej rezolucji w sprawie, jak to określono, ryzyka rozprzestrzenienia broni jądrowej na Bliskim Wschodzie, te państwa to były Stany Zjednoczone, Izrael, Kanada, Mikronezja. I palał. 24 państwa wstrzymały się od głosu. Tutaj też warto zauważyć, że wśród tych państw byli członkowie Unii Europejskiej, w tym, w tym Polska. Natomiast ta rezolucja nie wspominała o Iranie, który, który jest oskarżany przez Izrael o rozwijanie programu broni jądrowej. Natomiast rezolucja ta zakłada, że Izrael musi się pozbyć całej swojej broni. Jądrowej i oddać swoje obiekty atomowe pod nadzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. No i tutaj jest takie jasne wezwanie Tel Awiwu do przystąpienia do układu bez dalszej zwłoki, bez kontynuacji produkowania czy testowania broni jądrowej i do wyrzeczenia się, całkowitego wyrzeczenia się posiadania właśnie broni jądrowej. Władze państwa Izrael generalnie nie robią sobie zbyt wiele z tych rezolucji ONZ, mimo ich ilości, to jakby te ostatnie lata, ostatnich 7 lat jasno to pokazuje, natomiast widać z zdecydowanie zaostrzenie. Zaostrzenie się retoryki wśród establishmentu politycznego Izraela, chociażby zeszłoroczne ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia, coraz częstsza narracja mówiąca o potrzebie prewencyjnego uderzenia na, na Iran, no, pokazuje, że, że ten niepokój wśród elit politycznych Izraela narasta. Widać zresztą, widać zresztą tę niechęć do tej polityki Izraela wśród bardzo wielu państw regionu, i tutaj Pewne działania dyplomatyczne określane jako porozumienia abrahamowe wcale nie zniosły tej niechęci wobec Izraela na Bliskim Wschodzie, i moim zdaniem decydenci w Izraelu podjęli już decyzję o. Przyspieszeniu działań mających na celu zmianę systemu politycznego w Islamskiej Republice Iranu. No, chodzi tutaj o odwrócenie tych trendów, które zostały zapoczątkowane w 1979 roku. Mówię tutaj o Irańskiej Rewolucji Islamskiej, która doprowadziła do przekształcenia Iranu z monarchii konstytucyjnej. W Republikę Islamską. Izrael chciałby doprowadzić do tych głębokich zmian ustrojowo-politycznych w Iranie, tak aby odsunąć od władzy właśnie zwycięzców tej, tej rewolucji i właściwie można powiedzieć w pewien sposób zneutralizować geopolitycznie Iran, aby nie był, aby nie był wrogiem Izraela. No, myślę, że będzie tutaj będą podejmowane próby intensyfikacji działań związanych z protestami społecznymi, z działaniami gospodarczymi, z działaniami w cyberprzestrzeni, no ale niewykluczone moim zdaniem jest także to właśnie, jak to. I, i, Politycy Izraela określają prewencyjne uderzenie na, na Iran. Pytanie, czy ograniczyłoby się ono tylko i wyłącznie do działań w cyberprzestrzeni i ewentualnych uderzeń lotniczo-rakietowych i bezzałogowych, czy doszłoby także do interwencji lądowej? Perspektywa tak głębokich zmian geostrategicznych na Bliskim Wschodzie moim zdaniem byłaby niemożliwa bez, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, bez aprobaty Stanów Zjednoczonych dla tego typu planów. No i to potwierdza zresztą treść deklaracji jerozolimskiej przyjętej w lipcu 2022 roku podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w państwie Izrael. Spotkał się wtedy z ówczesnym premierem tego państwa Jairem Lapidem. No i w deklaracji jerozolimskiej możemy przeczytać, że Stany Zjednoczone uważają, iż integralną częścią strategicznego partnerstwa z Izraelem jest zobowiązanie, że nigdy nie pozwolą Iranowi na zdobycie broni jądrowej I że są gotowe, jak to określono, wykorzystać wszystkie elementy swojej potęgi narodowej, aby, aby właśnie nie dopuścić do, do zdobycia przez Iran broni atomowej. Te wszystkie wydarzenia i procesy, o których tutaj mówię w tym odcinku podcastu, jasno wskazują, że Izrael jest dość mocno zdeterminowany, aby. Dokonać głębokich zmian geostrategicznych na Bliskim Wschodzie. Również widać to wielkie wsparcie Stanów Zjednoczonych, i moim zdaniem wielka wojna na Bliskim Wschodzie wcale nie jest, nie jest wykluczona, co, co więcej, jest prawdopodobna, i niekoniecznie musi być to w pierwszej fazie od razu wojna między Izraelem a Iranem. Możliwe jest nawet sprowokowanie jakiegoś konfliktu, konfliktu w, tym, w tym regionie, na przykład między Arabią Saudyjską a właśnie Iranem. Taki konflikt. Saudyjsko-irański ma duży potencjał zapalny i no dużą możliwość także rozlania się na, na cały region. Zresztą widać, że taka nowa, można powiedzieć, tradycja współpracy saudyjsko izraelskiej rozwija się w kontekście wojny, wojny w Jemenie. No i niewykluczona jest oczywiście taka koalicja na przykład Izraela, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i i jeszcze kilku innych, kilku bądź nawet kilkunastu innych państw wymierzona przeciwko, przeciwko Iranowi. Niewątpliwie taki scenariusz doprowadziłby do bardzo głębokich przetasowań geopolitycznych na całym świecie, bo to nie tylko byłby region Zatoki Perskiej, nie tylko Bliski Wschód, ale w sensie gospodarczym właściwie gospodarki większości państw świata odczułyby właśnie taki konflikt. Dziękuję Państwu za uwagę.